Czy baby blues przydarza się każdej świeżo upieczonej mamie? W tradycji polskiej obraz macierzyństwa to kraina wiecznej radości, szczęśliwości i harmonii matki z dzieckiem. Dziecko jest zawsze spokojne, a matka zadbana i wypoczęta wskakuje w dżinsy sprzed ciąży i karmi piersią uśmiechnięta od ucha do ucha. Niestety, rzeczywistość nie jest tak kolorowa jak na reklamach. Czasami tak jest, że zamiast Mozarta, Vivaldiego czy radosnego disco w Twoich uszach brzmi blues. Baby blues. Zamiast tej fali miłości i serduszek w oczach jest przerażenie i łzy. Nie tak to miało wyglądać. Możesz być załamana jako kobieta i matka. Jeżeli jesteś w ciąży albo właśnie zostałaś szczęśliwą mamą, obejrzyj do końca ten krótki film. Jeżeli masz ten okres za sobą, też polecam Ci zostać ze mną do końca. Być może znajdziesz zrozumienie dla emocji, które wtedy tak mało osób rozumiało. Może być tak, że nie będziesz chciała wziąć dziecka na ręce. Może być tak, że będziesz załamana ogromną zmianą i odpowiedzialnością. Pomyślisz 100 razy, że nie jesteś dobrą matką. Może pomyślisz, że nie dasz rady. To normalne. To kryzys. Będzie narastał, a potem minie, tak jak fala. Przyjdzie, urośnie, opadnie i odejdzie. Nie usłyszysz o tym od znajomych. Zachowują to dla siebie. To tabu. Tylko zaufane osoby podzielą się z Tobą takim doświadczeniem. Ja uważam, że warto o tym mówić. Świeżo upieczone mamy oczekują lotu w kosmos, w rakiecie usłanej różami. Tymczasem dość często dostają twarde lądowanie na ziemi. Zmęczenie, niewyspanie, coraz więcej pytań, wątpliwości i lęków, rozczarowanie i ogromne poczucie winy, że się nie sprawdziłaś w tej roli. Dodatkowo presja społeczna, aby być dobrą matką, jest tak duża, że boisz się przyznać do swoich odczuć i myśli. Według badań brytyjskich urodzenie dziecka zwiększa 16-krotnie prawdopodobieństwo wystąpienia problemów emocjonalnych. Szacuje się, że około 80% kobiet w okresie okołoporodowym doświadcza zaburzeń nastroju. Najczęściej przyjmują one postać tak zwanego smutku poporodowego, który można uznać za naturalną reakcję organizmu na spadek poziomu hormonów oraz szeroko pojęty stres. Stres emocjonalny związany z urodzeniem dziecka i wejściem w nową rolę oraz stres związany z bólem i wyczerpaniem fizycznym. Po prostu tak może być i już. To nie zależy od Ciebie. Tak działa kobiecy organizm. Baby blues może trwać od kilku dni do kilku tygodni. Czasami są to nawet 2 miesiące. Nie jest to Twoja wina. Nie świadczy to o Twojej słabości. To czysta fizjologia. Burza hormonów, efekt skoków progesteronu, estrogenu i kortyzolu, efekt wyczerpania organizmu. Czym się objawia depresja poporodowa? Najczęstsze objawy to zmienność nastrojów, płaczliwość, nieustanne zmęczenie, problemy z koncentracją, poczucie smutku, poczucie przytłoczenia obowiązkami domowymi i dzieckiem, poczucie niebycia sobą, nerwowość, zniecierpliwienie, zaburzenia apetytu, zaburzenia lękowe, zaburzenia snu. Jeżeli dopadnie Cię ten stan, to pamiętaj, że nie warto z tym walczyć i udawać, że wszystko jest w porządku. To daremny trud. Jeżeli przyjdzie, po prostu zaakceptuj, że jest. Odpuści, kiedy Twój organizm ureguluje gospodarkę hormonalną. Jak sobie z tym poradzić? Po pierwsze, przygotuj się i zorganizuj wsparcie. Przygotuj partnera. Poszukaj wsparcia u rodziny. Mów o swoich emocjach. Jeśli nie masz z kim porozmawiać wśród swoich bliskich, zwróć się do swojej położnej. To bardzo często kobiety anioły. Daj tylko sygnał, że potrzebujesz wsparcia. One zrozumieją to, jak się teraz czujesz.
wykorzystuj każdą wolną chwilę na sen. Zdrowo się odżywiaj. To bardzo ważne, żeby od początku dostarczać organizmowi wartości odżywczych i witamin. Poproś partnera czy rodziców o przygotowanie domowych posiłków. Nie obwiniaj ani siebie, ani partnera. Postarajcie się o chwilę dla siebie. Wyślijcie dziadków na spacer z maluszkiem, żeby zjeść wspólnie posiłek, czy w spokoju się do siebie przytulić. Umacniajcie więź między wami. Droga mamo, twój organizm musi się pozbierać po ciąży i wyzwaniach 9 miesięcy. Chwilowo jest przeciążony i nie ma siły na euforię. Wybacz mu. Przed tobą piękne chwile, długie, szczęśliwe lata i fascynująca podróż, jaką jest macierzyństwo. I mam prośbę. Udostępnij ten materiał. Dookoła nas wiele jest kobiet, które potrzebują wsparcia, bo być może boją się odrzucenia i oceny. Może ten materiał dotrze do nich i sprawi, że poczują się lepiej. A tym samym ty też poczujesz się dobrze, bo właśnie zrobiłaś coś dobrego dla drugiego człowieka, nie oczekując nic w zamian. Czy to nie na tym polega bycie człowiekiem? Do zobaczenia!